Po długich poszukiwaniach udało mi się znaleźć w końcu brakujące potencjometry do wzmacniacza carbon-harbon, czy jakoś tak, HK670. Jest to już mój wzmacniacz. Dlaczego go mam, opowiem za chwilę. Było ciężko znaleźć 100 kilowe dwa potencjometry logarytmiczne oraz 250-kiloohmowy potencjometr balansu. Już nawet wiele razy był rzeźbiony, jak widać, przez kogoś. Zawsze był źle wstawiony. Po prostu to, co ktoś wstawiał, to były zwykłe potencjometry. Bez wiedzy ktoś to robi. Po prostu poziom sygnału był tragicznie niski. Więc udało się po dłuższym czasie znaleźć zbliżony, nie 250, tak. To trochę eksperyment, będzie tylko 220 kg. Może nie będzie cicho, ale jest to w pełni potencjometr. Ten M plus N, tak, dedykowany do balansu. I tutaj takie fajne urządzenie pokazało mi dziecko do lutowania. Zobaczcie, jak to fajnie działa. Wrzucamy składniki. Ciekawe po prostu. I czekamy. Już prawie gotowe, trzeba zamieszać. Plusem tego rozwiązania jest taki, że nie robi dużych temperatur. Patrzcie, jak pięknie polutowane. Więc kawka i wczujcie się w ten wzmacniacz. Duże dwie końcowe mocy, tak nie można powiedzieć, dual mono. No niestety zasilany jednym transformatorem, ale cała konstrukcja jest bardzo ciężka i z tego, co się orientowałem przy czterech chyba ohmach, 120 W kopsa, sztos. No niestety z tym wzmacniaczem mam złe wspomnienia, bo już go kiedyś miałem i zepsułem w tym sobie jeden głośnik. Uwierzcie mi, grało to równo. Mam nadzieję, że równo, bo potencjometry były wtedy zepsute. I w ZG25C spali mi się jeden przetwornik. Tam widać zielone kondensatory przy złączu. To jest preamp gramofonowy. Tam były tak spuchnięte, tak wylane. Musiałem je zmienić. Niestety nic z tego materiału nie mam. Musicie uwierzyć mi na słowo. I teraz sztos. Wszystko jest w złączkach. Wszystko jest tak fajnie zrobione, że wszystko można w danym momencie wymienić bez praktycznie żadnego lutowania. Metalowa, sztywna obudowa. Łapa w górę, kto uwielbia ten kawałek, kto go słyszał, a kto go nie słyszał, to ma go słyszeć. Zrozumiano? Zdrowych świąt. Dużo jajek, aczkolwiek jajka sobie można kupić, więc dużo radmorów. A wiadomo, radmora trzeba sobie wyjąć ze śmietnika, żeby miało to sens. Trzymajcie ciepło. Carbona, Harbona chcę sprzedać, jakby ktoś był zainteresowany, walcie na priwa, mogę się zamienić za jakąś fajną nitrę. A tutaj jeszcze tylko szybko parę wrzutek, spartaninę, jaka jest fabrycznie chyba wykonana, czyli zobacz, jakiś ulep z kleju, jakiś rezystor, dioda Zenera bokowcem, do Carmana jest pilot, który jest nie od niego oryginalny i nie wszystkie funkcje działają, ale da się zrobić głośniej, ciszej i go włączyć, co ciekawe, ale nie da się już go wyłączyć. Tak dostałem, tak mam, tak bym chciał ewentualnie sprzedać. Naprawdę duża moc, mi trochę brakuje loudnessu. A i on był parę razy już w jakimś chyba serwisie, bo widać po taśmie. Ale działa. Cheers! It's a good show.